Siema! Jest tu ktoś, czy wszyscy zaposzli? Spartiatix! Weź kręcie jak Garen! Kręcie jak Garen, do! Dobra, panowie. Nie wiem, chwilę YouTube, co? Nie ma nic ciekawego w telewizji. O! Siemka, co oglądasz? Nowy lektor. Nie cierpię tego babskiego szajsu. No hej! 1% ludzi tylko tak potrafi. Co? Każdy ma język, ale czy potraficie dotknąć nim nosa? Dobra, spieprzaj z tym. Daj coś trudniejszego, to jest za proste. Ale bez pomagania drugą ręką. Co? Który człowiek tak potrafi? Co robić trzeba? Ej, dobrze? A teraz? Zrobiłeś? A, czekaj, ręką, bo przewinąłem... W sensie... Przewinąłem to, co jest ważne. Krzyżowaliście kiedyś palce? W sensie wszystkie? Dobra, trzeba skrzyżować palce. Jedno... Bez pomaga... W sensie nie można zrobić tak. O, wiesz, o co chodzi? Tak nie można pomóc sobie. Dobra, prosta rzecz. No i wyszło, iluj. Drugą ręką se szmato nie pomogłem z internetowa. Bez pomagania drugą ręką... Ja mam pośledzone ręce, chłopie? Ilu z was tak zrobiło? Ilu z was zrobiło ten trik? Jasne, dobra, pieprzenie w bambus. Ej, gdzie mój palec? Wyprostujcie ręce, a następnie skrzyżujcie je i wykręćcie, o tak. Teraz wepchnijcie przez nie głowę. Zrobicie tak? Co zrobić? Wygląda jak... Był ostatnio zaobserwowany w Wietnamie. Choć na... Wyszło? No dobrze. To jest chyba jakieś prostsze niż tam z tymi palcami. No co za młot, no co za w dupę Wyprostujcie młot. Ręce, no, następnie skrzyżujcie je i wykręćcie, o tak. Tak, tak. I co teraz? Ty, ona ma jakoś inaczej ręce. A, w tą szpa... Tutaj w tą szparę głowę włożyć? Ty, popieprzyło cię fest? Jak mam to w dupę zrobić niby? Nie. A poczekaj, a jakby spróbuję to zrobić, tylko bez wciskania głowy, czyli to wygląda tak, tak? Kurde, nawet się rękoma nie mogę złapać z tyłu. Ja pierdziel! Nie, dobra, ja nawet tak nie mogę bez wciskania głowy, nieważne. Nie robię tego. Tak, to jest zadanie dla ludzi, którzy ważą do 40 kg. Myślę, dlatego tylu wam się udało. Jak chodzicie w dupę do zerówki, to ważycie pewnie po 20. Potraficie poruszać tak nosem? Wygląda w sumie prosto. Patrz tylko na te ruchy. Żaden przeciwnik dla nosa Kamila. Umiecie, tak? Weź mi ktoś powiedz, jak to się robi. Jakbyś brał głęboki wdech nosem. Mam nos zapchany jakiś. O, jest! Proste. Nie, jednak łatwe to jest. Potraficie rozgnieść surowe jajko jedną ręką? Ale je zmiażdżyła. To jest na poważnie. Czekaj, pójdę po jajka. Jedno dla ciebie i jedno dla mnie. No to dajesz, Wiki. Albo to jajko jest ze stali, albo musisz zacząć trenować z ciężarkami, Wiki. Założę się, że ty dasz radę. Gotowy? Raz, dwa, trzy, bum! Nie, bez przesady tego, to ja nawet nie będę próbował. Jajko zgnieś ręką, chłopie. Ale ja to muszę zrobić w jakimś miejscu. Rękawica ochronna, chłopie. 300 IQ. Ale no co jest trudnego w zmiażdżeniu jajka ręką? Widać? Nie, no zmiażdżę, to jest pleśniałe w środku, bo Ketsi gada, że te jajka są stare. I będzie... Jeszcze jakieś krwawe piskle będzie w środku. Nie, poczekaj, bombana dostanę. To jest możliwe, panowie. No jak tak nie ma? To jest możliwe.
Wy się po prostu nie znacie na tym. No ale co jest z tym trudnego? No chłopie, przecież to jajko to pęka przy samym trzymaniu go. Nie, bo to pęknie po prostu. Po co robić takie głupie testy, chłopie? Zaraz będziemy robili testy na mówienie, czytanie w dupie i pisanie. Popieprzyło cię? Co tu się dzieje? Nie robię nawet tego. No ale co ma nie pęknąć? Jak to pęka już, chłopie, patrz. O kurde, czekaj, ty, co jest? Czemu to jeszcze nie pękło? Ty, poczekaj. Ej, co jest? Nie, poczekaj chwilkę. Ja pierdziele, co jest? Nie mogę jajka... Co? Kurde, co jest? To przez kec ile te jajka już mają? Ile to już stoi w tej lodówce? Porypane, no żeby stare jajka gnieść. Nie, bo to lewą ręką trzeba. Bo prawa nie jest do gniecenia, tylko do czego innego. Ty, co się dzieje? Czemu to nie pęka? Tam piskle w środku jest? Nie no, co jest? W dupę, jak można jajka nie zgnieść w dupę ręką? No nie mogę. Jak to jest możliwe? Co się tu dzieje? Inne po inne, to pewnie jest spieprzone. Inne po inne. Dobra, wziąłem inne. Kurde, nie, tylko jak to płaci. Daj mi spokój. Kurde, nie, to są stare jajka, pano. Ty, a może? Poczekaj. Ty, wiem. O! Ale proste! Dupa! Gówno test! 1% ludzi to umie? Jestem bogiem chyba jakimś. Ja pierdzielę ty. Ale jajo walone jest. Boże, to jest najprostszy test świata. Te pięści są jednak mocarne. O tu. Ej, gdzie mój kciuk? O tu jest. Dobra. Widzisz to? To są właśnie te efekty po tym wybuchu w Czarnobylu chyba. Ludzie z jakimiś w dupę kciukami powykręcanymi. Co tu się w dupę dzieje? Powiesz mi? Ty, a w sumie zobacz, bo słuchaj co ona teraz powie. Gdzie mój kciuk? No, jestem zmęczona. Ej, gdzie mój kciuk? Słyszysz? W tym triku nie chodzi o to, żeby jakoś tak zgiąć tego kciuka, tylko żeby kciuka zgubić. Patrz to. Ho! Gdzie ten kciuk? Ha! Tu był cały czas! Ja pieprzę. Dobra, wyszło. 1% ludzi nadal zaliczony. Wszyscy mamy uszy, ale czy wasze potrafią tak zrobić? Ja wiem, że nie umiem ruszać uchem, bo to jest w dupę, co jest psem. Daj mi dalej. Chcecie złączyć te dwa palce. Ale proste. No jak mam w dupę na trasie swojej dwa palce w środku, chyba to jest oczywiste, że się nie da, nie? Prędzej siecią strzelę z ręki, chłopi, niż złączę chyba te palce. Cii, koniec? To ile my mieliśmy? Chyba wszystkie punkty, nie? Chyba wszystko zrobiliśmy. Ale kozak, to jeżeli ja plus wy, to 1% ludzi, którzy to potrafią, to prawdopodobnie cała Polska, która to potrafi, siedzi teraz na tym streamie. To jest niesamowite. To jest zebranie najbardziej unikatowych ludzi z Polski na tym streamie. To jest w dupę niesamowite. Boże. Twoja sukienka utknęła? To idealny moment, aby kogoś poznać. Zatańczysz? Ale zapauzowałem. 21 żenujących sytuacji, które każdy zna. Triki, by uniknąć żenujących sytuacji. A co jak ktoś pod sukienką nic nie ma? Luj, to wtedy luj. Kto do mnie macha? Znam go? Czy kiedyś się poznaliśmy? Okej, cześć! Ups, on nie machał do mnie. Postanowiłam zatańczyć i złapać taksówkę. No myślę, że pod auty się rzucić z tej dupy żenady. Wypiłeś za dużo Coca-Coli? O nie! Chcecie się beknąć, ale jest zbyt dużo ludzi. Wypiłeś za dużo Coca-Coli? Nie jedź. Dupę rowerkiem na czterech kołach, ty debilu. Zbyt dużo ludzi? Co powinienem zrobić? Zżygać. Włącz Hard Rock właśnie teraz.
I wszyscy razem. Jej! Daj upust swoim... Czy te... Uniknięcie żenującej sytuacji, żeby wpaść w pieprzoną w dupę zawirowanie żenującego gówna? Cze, co? To w dupę jest większe zło wybrałeś w tym momencie, jesteś w dupę debilem. Pieprzonym w dupę. Chłopie! To wtedy już nie myślę, wtedy już nie umrzesz z żenady, jak zrobisz, jak coś cringe'owego bekniesz. Wtedy to chłopie już... O Boże. Lecimy. Co to w dupę był? Poroniec pieprzony na imprezie. Na chłopie. Roszponka zdjęła włosy i zostawiła je na wieszaku na ręczniki. Włosy na wieszaku? Co tu się w dupę dzieje? Ale jej chłopak o tym nie wie. Chłopak nie wiedział, że ma włosy. Kite chłopie do pasa doczepianą. Nie wiedział o tym do tej pory? Czy co? Co? Może oni się dzisiaj poznali w sumie. Ale już się myje u niej pod prysznicem, chłop. Nie wiem, co się dzieje. Gąbka. Użycie włosów jako gąbki to kreatywny trik. Ona się umawia z niepełnosprawną osobą. Ale słuchaj już. Jak w dupę ten film. To był koniec? Co przedstawiała ta sytuacja? Co przedstawiała ta sytuacja? Ty, ten typ to jest Random Bruce na blond przefarbowany, widzisz to? Ups, moja torebka. Ja pierdzielę. Biuro w skarpecie na randce? Ta sytuacja może wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej pewnego siebie faceta. Co zrobi? Ale nie mnie. Użyj swojego poczucia humoru i talentu aktorskiego. Ja pierdzielę, Boże. O Boże. Jezus Maria. Skarpetka może być świetną zabawką. Czy wszyscy wsiedli do samochodu? Ups, dziwny dźwięk, ale żenada. Przekształć ten dźwięk w beatbox. Dawajcie Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Chłop beatboxuje dupą. Nice, jest pieprzonym bogiem beatboxu. Masz zajęte ręce, ale twoje nogi są wolne. Nadchodzą akrobacje. To jest żenująca... Czemu żenująca sytuacja to jest jak niesiesz zakupy ze sklepu? Powiedz mi. Co jest w tym żenującego, że masz zajęte ręce? Powiedz. Wytłumacz mi, co jest żenującego w tym, że ktoś niesie zakupy? Otwieranie mikrofalówki to bułka z masłem. Mogę to zrobić moim palcem. Nieźle. Palcem możesz? Myślę, że w dupę czołem otworzysz. A jak się inaczej otwiera mikrofalówkę? W dupę dupą? Kto to tłumaczy? Z tego dupy jakiegoś induńskiego języka? Z dupy jakiś ukraiński filmik znowu? Co to w dupę jest? A czym się otwiera? Te pieprzone mikrofalówki! Żenujące to było, wiesz co, tak naprawdę w tamtej scenie? Że szmula pieprzona wpieprza hamburgery czy hot dogi do mikrofali. Z mikrofali to jedzenie smakuje jak gówno. To jest żenujące, ty szmula pieprzona. Długo się nie widzieliśmy. Co on robił? Chyba straciłeś na wadze. Nawet spodnie ci spadają. Nie pozwól im na to. Cóż, to trudna sytuacja. Ale tupę pasek se kup, głupku pieprzony. Przez szlufkę. I twoje dżinsy są od razu mniejsze. Jestem gotowa. Ja na mam mniejszy mózg już, jak to oglądam. Też. Chyba ktoś ma brzuszek. Jaka żenada. Ale żenada. Zrobię gorset z folii spożywczej. Brzuszku, chowaj się. Jeszcze trochę. Okej, okay, nie rób... W parku się owijasz folią. Czy typiary stają gdzieś obok, widzą to ogólnie? Jestem znowu fit. Witam, panie. Wow. Wyglądał w sumie tak samo, ale specjalnie zrobili ujęcie na klatę. Zobacz, że teraz nie zrobili ujęcia już na brzuch. Ruszaj. Z daleka wygląda identycznie, zobacz. No w dupę wygląda tak samo. Jestem znowu fit. Witam. Czemu nie zrobiliście ujęcia na brzuch? Tu chodziło o brzuch! Co się dzieje? Ten trik działa czy nie? Bo nie wiem, a chciałem go jutro zrobić. O matko, mój jasny sweter oberwał.
Ale jest na to sposób. Nałóż worek na głowę. Utnij se nos. A! Nie, worek na głowę. Po prostu zakładam. I do rzeki skocz. Fiu, to makijażowy obrońca. Świetny trik. Typa dziurę w tym swetrze ma taką, żeby stary w dupę, ona, dziecko w dupę, cała rodzina by się zmieściła w tym obwodzie tej swetra. Co się dzieje? Ona ma chłopie nos pieprzony gigantus, że nie może swetra przez łeb przełożyć? O co tu chodzi? Moi znajomi ciągle biorą mój telefon bez pytania. Przestań! Mam tam przestań! Przestań! Pytania. Przestań! Zostań! Mam tam wiele prywatnych rzeczy. Muszę go zablokować. Do obudowy małego sztucznego pająka. Ja myślałem, że zablokuje w sensie, że pin ustawi. Ale widać, to jest prostsze. Na Ukrainie. To na pewno odstraszy go od brania mojego telefonu. Bierz pająka. Bingo! To odstraszy go w taki sposób, że za każdym razem teraz będzie myślał, że jest prawdziwy pająk, rozumiesz? Do końca życia chłop będzie myślał, że to prawdziwy pająk, już nigdy go nie dotknie. Ja pierdziel, co się dzieje? Przepraszam, muszę wyjść na chwilę. Ja też chcę... Lody, ja pierwszy! Co tu się dzieje? Mam krzesło. Jak ty... O nie, twoje spodnie są brudne. Co za pech. Plama jest bardzo widoczna. Nie najlepiej to wygląda. Spokojnie, naprawimy to. Zakryj plamę moją koszulką. Zwiąż ją w pasie i nikt nie zauważy plamy. Ten trik super działa. Podobały ci się już? Triki na żen... Niezły ten film, naprawdę. Ale czemu mam tak mało komentarzy ogólnie? Tak dużo tych reakcji różnych? Triki oszczędzające... Nie, dobra, już starczy, grajmy. Triki oszczędzające masę pieniędzy też bym obejrzał, ale już luj. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś u kogoś? Może raczej coś zmieni się w potwora? Co dzień ćwiczył swoje pazury, smyga swoje zęby, dzień w dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał bez...